Kochani, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Satanus i zapraszam was do obejrzenia kolejnego odcinka z serii Pograjmy w Atomic Heart. Moi drodzy, w poprzednim odcinku mieliśmy walkę z baleryną. No i nie jest to wcale fajne, to one są naprawdę takie harde babiczki. No, babcia Zina okazała się być naszą teściową. To jest dopiero grubo. No i co? No i musimy atakować Syczenowa, no bo jednak mu trochę odbiło i chce zapanować nad całym światem. Skąd my to znamy, nie? Skąd my to znamy? No. Oni zawsze mieli ambicje, oni tak. No ten kraj zawsze chciał być najlepszy na świecie. A tak się nie do końca da. No ale dobra. Moi drodzy, lećmy dalej, zobaczmy, co tu się teraz wydarzy. Czy spotkamy teraz drugą, prawą baletnicę, czy obie? No bo ta jedna w sumie w końcu się tam jakoś ocknęła i tam poleciała w górę i cholera wie gdzie. Także dobra, zobaczymy. Zobaczymy, co się wydarzy. Sprawdźmy. Pamiętajcie tylko. Łapka w górę, piszcie w komentarzach, co sądzicie. A jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje kanału, to zachęcam do subskrypcji. Dla was to tylko jedno małe kliknięcie. Na mi bardzo pomoże w rozwoju, tak więc zachęcam i dziękuję. A teraz zapraszam do Atomic Heart. No dobra. Zobaczmy, co nas tutaj czeka. Ciemność widzę. Maksymalnej prędkości koło monocyklu geodezyjnego GMC-69 może przeciąć człowieka na pół. Karabin maszynowy kalibru 7,62 mm lub pistolet laserowy. Wciąż nie wiem, jak ktoś w Związku Radzieckim może kontrolować maszyny w Stanach. Przecież to nie ul stojący przed zakładem. Towarzyszu majorze, polimery są zdolne przesyłać między sobą informacje bez użycia częstotliwości radiowych. Nie są konieczne żadne inne przekaźniki, ponieważ sam neuropolimer stanowi przekaźnik. Kolektyw 2.0 będzie działał tak samo, tylko z mózgami zwyczajnych użytkowników. Do uniknięcia kontroli konieczny byłby ogromny dystans społeczny. Jednak wszelcy niepożądani renegaci zostaną wyłapani przez roboty. Pięknie, dziękujemy bardzo. Tu nie ma nic więcej? Nie ma, szkoda. Pierdziele. No to jest grubo, nie? Wytrzymała ładowarka ziemna NAT256 Natasza może wycisnąć z ciała człowieka do 5 litrów krwi w niecałe 20 sekund. Czyli tak samo ludzie będą kontrolować swoje straszydła tym cholernym ustrojstwem. Myślą. Jak już mówiłem, myśl jest jedynie zabawką. Głównym łącznikiem. Z Nataszą już walczyliśmy, nie? Neuropolimer. A do niego ma dostęp tylko Syczenow. Tylko Żelman, stanowiący macierz danych, może wchodzić w rezonans ze spolimeryzowanymi obiektami i je kontrolować. Uwierz mi, towarzyszu majorze, przez ostatnie lata rozesłano po świecie ogromną ilość polimeru. Każda maszyna i każdy człowiek na Ziemi staną się częścią kolektywu. Zobaczmy, co o tobie mówią. Zaprojektowany jako mobilna jednostka medyczna, DOK nie zastąpi lekarza czy ratownika. Jednak sprawnie przeprowadza sekcje zwłok, zwłaszcza na żywych pacjentach. No tak. Na żywych to mu najlepiej wychodzi, a ten to co? O, z tobą też mieliśmy już do czynienia, to pamiętam. Roza, stanowiąca szkielet zewnętrzny istoty neuropolimerowej na puszczu, to bardzo wydajna jednostka bojowa, której wiązka laserowa penetruje ludzkie ciało w niespełna 15 setnych sekundy. Czyli mówiąc w skrócie, Syczenow rządzi tym polimerowym Żelmanem,
A Żelman będzie rządził absolutnie wszystkim, co stanie się częścią sieci. Istotnie. To brzmi jak jakaś czarna magia. Polimery nie zostały w pełni zbadane, podobnie jak kolektyw. Istnieje możliwość, że ludzie stworzyli coś przewyższającego gatunek ludzki. Może się okazać, że wiadomości elektroniczne, które czytałeś w terminalach typu grusza, zostały specjalnie dla ciebie dobrane przez sieć neuronową, a nawet stworzone. Tego nie wiemy, majorze. To mi się nie podoba. To nic gorszego od dążenia jednej osoby do kontrolowania większej grupy ludzi. Burłak może zatrzymać intruzów specjalnym zaciskiem. Domyślnie przypiera obiekt do ziemi w oczekiwaniu na ludzki zespół szybkiego reagowania, a w przypadku jego braku likwiduje cel. Pięknie, w końcu po prostu, ale w końcu opisują te roboty tak, jak powinni, nie? Bo wcześniej to tam było, że to pomocny, to taki, to ten gotuje, ten sprząta. Doskonałe rozwiązanie do eliminowania personelu. Stosuje zaawansowane techniki walki w bliskim kontakcie. Dąży do złamania karku w celu zapewnienia zgonu. No, przynajmniej wiemy, na czym stoimy, a nie... Przecież to się w głowie nie mieści. Sechenov chce przejąć władzę nad światem i wysadzić Stany. Nie wysadzić, a jedynie pozbawić elektryczności. Czy ty w ogóle słuchasz? Jeśli mimo wizyty w Akademii, wszystkiego co ci powiedziałem i tego co widzisz sam, nadal masz wątpliwości, zróbmy to, po co tu przyszliśmy. Spójrzmy twojemu byłemu szefowi w oczy i go zapytajmy. Jest grubo. A ten drwal? 68 robotnik jest standardowym elementem robotycznego personelu więzień, odpowiedzialnym za patrol. Zaprojektowany jako dron towarowy Drofa może także realizować ekspedycje karne. Wyjątkowe turbiny Archimedesa rozczłonkowują ludzkie ciało równie wydajnie, co przemysłowa maszyna do mielenia mięsa. Fajnie. Halo? Jest tu kto? Jest chyba kolejna winda? Czy nie? Cholera wie, dobra. Dobra, co my, czy mamy coś, co jest mi w ogóle niepotrzebne? Co my, nie wiem. Za dużo tej amunicji to mi nie potrzeba. Kurde, w sumie nawet nie wiem, co mi będzie potrzebne, a co nie. To jest najgorsze. Jeden mały na duży. O. No dobra, medy mamy, ammo mamy, bronie jakieś tam mamy. Nic nowego nie zrobimy, bo nie mamy zasobów. Czy możemy ulepszyć kałacha? Zobacz, czy mogę ulepszyć. A nie, to musimy najpierw wzór z poligonu mieć. Dobra, ja mogę ulepszyć lufę. Kolbę już mam ulepszoną, dobra. No tyle w temacie, no nic tu więcej nie zrobimy. A, zapiszemy grę, no jak miło. Miło, że w ogóle postawili tutaj ten zapis. I to co, to jest winda, czy to nie jest winda? Chyba nie bardzo. Jeszcze raz przepraszam was za to moje kaszlenie, no ale nic innego nie poradzę. No i są obie, wiedziałem. O, lipka.
Zaraz chyba rozpoczną się tańce. Szefie? Chronić. I jak, Haritonie, jesteś z siebie dumny? Co takiego mu naopowiadaliście z Larisą i Zinajdą? Siergiej, nie spodziewałem się po tobie takiej łatwowierności. Milczeć! Namieszałeś mi w głowie, wymazałeś pamięć. Czy ja jestem zabawką dla ciebie, jak ci inni podłączeni do kolektywu? Za kogo ty się uważasz? Spokojnie, Siergieju. Jesteś zestresowany. Nic dziwnego, rozumiem to. Ale ty, Haritonie, miałeś chłopakowi pomagać, a ty próbujesz nim manipulować. Ja? Nie zrzucaj winy na mnie. To nie ja staram się zamienić wszystkich w bezrozumne marionetki i pozbawić ich wolnej woli. I wcale nie chciałem stać się gadającą breją, ale ty się cieszysz, że tak się stało, bo wykorzystasz wszystko i wszystkich, by osiągnąć swój cel, w tym i mnie, i swojego osobistego agenta. Jak śmiesz? Straciłem was obu, a potem was ocaliłem. Byliście cudem nauki, byłeś... Jesteś moim najlepszym przyjacielem, Haritonie. A Major jest dla mnie jak syn. A te dwie są dla ciebie jak córki, co? A wszyscy ci, których podłączysz do kolektywu, wszyscy, których umysły będziesz kontrolował, kim oni są dla ciebie? Milionami przybranych dzieci? Ludzie są dla ciebie zwykłym surowcem. Chciałem dać ludzkości olśniewającą przyszłość, niewyobrażalne osiągnięcia. Chciałem otworzyć nam drogę do gwiazd. Zamknijcie się obydwaj! Ręce do góry! Czarodziej pieprzony! I każdy ma odejść. Liczę do trzech. Raz. Szkoda. Dwa. Szkoda, że tak to rozegrałeś i nawet nie spróbowałeś rozwiązać tego pokojowo. Ale nie dam ci stanąć na drodze postępu. Prawa, lewa. Zlikwidować. No to pięknie. A to tak... czy ja nie trafiłem... czy ja po prostu nie trafiłem w Quick Time Eventa? No co jest? Nie no, grubo. Dobrze. Robot wdziękami nas zaskoczył swoimi. Nie ma, że boli. Bierz te swoje szpilki, za długie założyłaś. I w dupę. I chyba teraz wstaniemy i będziemy walczyć, czy jeszcze nie do końca? Najpierw polatamy. Dobra. What the fuck? Na taki rollercoaster to myśmy się nie pisali. Nie słyszałeś, że to jest jednak mimo wszystko człowiek? No dobra, połamany kręgosłup, wstrząs mózgu i cholera wie co jeszcze. No dobra. Ja pierdolę, co to jest? Oblać ją. Pierdolone skwary, to są niezaprzeczalne twarde fakty. Katerina Nieczajewa, moja żona, której nie pamiętam? Który? Obydwa! Próbowałem przywrócić Blessę do życia. Pod został dosłownie rozruchany na pole. Chciałem przywrócić obie jej miejsce, ale z tym zbyt co? Po jaką cholerę? Wystarczy, że dłubiesz w mózgach żywym ludziom. Martwych mogłeś zostawić w spokoju. Jakie jeszcze wspomnienia mi wymazałeś, co ze mnie? Ile razy? Nie potrafiłeś się pogodzić z jej śmiercią.
śmiercią, a ja nie mogłem jej ratować. Musiałem to zrobić. Inaczej twoje życie byłoby koszmarne. Dobra, 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 damy radę. Daliśmy radę z jedną, damy radę i z drugą. Dosyć tego! Jestem skłonny uwierzyć, że tylko chciałeś mi pomóc. Ale nie mogłeś mi o wszystkim powiedzieć? Koniec jej. Nie wiedziałem, co mam robić. Odwołaj bliźniaczki i każ im ze mną porozmawiać. Wybacz, ale teraz warto tak zrobić. Cholera, nie możemy przez nie jest dobrze. Zdejmij rękawice. Dobra, najpierw odwołaj. Poradzimy sobie, nie słuchaj go. Sechenov tobą utrzymał. To od samego początku brał się mu. Co się dzieje? Pięknie. Pięknie. Dobra. No i co ja mam robić? No przymuszę tu walczyć. Przecież chyba nie mam innej opcji, nie? Holy shit! Nie, to... Mam cię. Dobra, zaraz jedna padnie. Jak tak stoisz bez ruchu, to dla mnie lepiej. Gdzie jesteś? Pływają obie. Niedobrze. Pięknie. To nie tak miało być, ale okej. I jeb. Dobra, leczymy się, leczymy szybko. Jep. Dobra, 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 dawaj, dawaj, dawaj. I nie, nie ma tak prosto. To znowu chcecie se razem pofruwać? No dobra. Skoro tak.
Jeszcze ktoś coś? Czy kończymy zabawę? Ja pierdziel, dobra, chodź tu. Chodź mała. Zatańczysz ze mną jeszcze raz, ostatni raz. Jedna leży? Chyba tak. Że coś będzie działo teraz. I co teraz? Okej. Co, to by było na tyle? Sergiju, ty nic nie rozumiesz! Chariton tobą manipulował! Chariton uzyskał dostęp do modułu Woskot w twoim mózgu i zaczął wysyłać cię do Limbo. Byłem zajęty przygotowaniami aktualizacji kolektywu, więc nie zauważyłem od razu. To on zabił Mołotowa. Powiedz mi, Charitonie, to samo zrobiłeś doktor Filatowej? Wykorzystałeś mojego agenta, żeby rozerwał ją na strzępy. Mam dosyć swoje obłudy, Dimitrze. Ja robiłem za ciebie brudną robotę, a ty pozostawałeś bez skazy. Ci ludzie nie zasłużyli na śmierć. Dlaczego to zrobiłeś? Ty skurwysynu, cały ten czas... Czas cię już dość, Majorze. Wykonałeś swoje zadanie. Aha. Czyli zostaliśmy zmanipulowani przez rękawice, tak? Ty, chłopcze, wstawaj! Wstawaj! Czego ty chcesz? Chcę to wszystko zakończyć, Dimitrze. Chcę, aby wasz żałosny rodzaj ludzki, który nie ma żadnej przyszłości, w końcu pojął, że najwyższa pora, by ustąpić miejsca kolejnemu etapowi ewolucji. Mnie. Okej. Co zamierzasz zrobić z ludzkością i kolektywem? Nie powinieneś nazywać złem czegoś, czego po prostu nie jesteś w stanie zrozumieć. Zło to pojęcie abstrakcyjne, a twoje rozumowanie zaś jest ograniczone, Dima. Jesteś jedynie członkiem. Gatunkiem, który wkrótce wyginie. Uświadomiłem to sobie, gdy sam przestałem być jednym z was. Ograniczenia nie pozwalają wam dostrzec prawdy. Ludzie po prostu nie chcą ewoluować. Jedyne, czego pragną, to komfortu i satysfakcji, którą się mają dać. Przecież nie chciałeś dołączyć do macierzy. Nie! Stój, Charitonie! Zmieniłem zdanie. Pierdziele, jest grubo. Pytanie, co teraz, nie? Czy my będziemy z nim walczyć, czy coś? Czy o co, Kaman?
Co, on zniszczył ten kolektyw, czy co? Jednostka Argentum weszła do gabinetu doktora Seczenowa i nie znalazła po nim śladu. Z częściowo odtworzonych nagrań wynika, że humanoidalny obiekt neuropolimerowy zbliżył się do ciała doktora Seczenowa. Po czym całkowicie je pochłonął. Po wydarzeniach opisanych w raporcie, niezidentyfikowany humanoidalny obiekt neuropolimerowy opuścił gabinet i zniknął. Ja pierdzielę. No skurwa mać. Obrączki, ale jaja. No i koniec. Moi drodzy, dotarliśmy do końca. Powiem wam, że gra jest naprawdę fajna. Gra jest naprawdę fajna i tak jak mówiłem na samym początku, w pierwszym odcinku, ja nie oceniam tej gry w żaden sposób, jakieś polityczne fazy i tak dalej. Mnie interesuje to tylko i wyłącznie jako dzieło artystyczne, a jako dzieło artystyczne się sprawdza. Naprawdę grało mi się fajnie. Tutaj ta cała rosyjska propaganda, no nie oszukujmy się, oni pokazali troszeczkę Rosję taką, jaka jest naprawdę, czyli zachłanna i popieprzona trochę. No ale cóż, no takie życie. Także, moi drodzy, jeśli chodzi o grę jako grę, to ja ją oczywiście bardzo polecam. Jest fajna, przyjemna. Myślałem, że będzie gorzej, powiem szczerze. Myślałem, że będzie gorzej, a wyszło sympatycznie. Także, moi drodzy, kończymy. Ja wam bardzo dziękuję za to, że jesteście ze mną, że gramy wspólnie i zapraszam was na kolejne, które pojawią się na kanale. Jeżeli tylko wam się podobało, pamiętajcie, łapka w górę, piszcie w komentarzach, co sądzicie. Jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje kanału, to zachęcam do subskrypcji. Dla was to tylko jedno małe kliknięcie. Nam i bardzo pomoże w rozwoju, tak więc zachęcam i dziękuję. Ponadto zapraszam na wszystkie strony, do których linki są w opisie. I dziękuję z tego miejsca wszystkim, którzy zdecydowali się wspierać kanał finansowo. A teraz, moi drodzy, zobaczmy jeszcze tylko, czy coś jest po napisach końcowych. Nie, menu główne. Myślałem, czasami jest, że po napisach jeszcze mamy jakąś historyjkę czy coś. No tutaj akurat nie mamy. No to co, moi drodzy? Trzymajcie się ciepło. Na razie, hej!